Mieliśmy teraz okres sporo wolnego. Naprawdę mogliśmy sobie odpocząć, tak? Jakoś tam sobie wszystko w to w główce ustawić. Troszkę, że tak powiem, uspokoić się, tak, po tej pierwszej rundzie i powolutku ładować baterie, tak, do przyszłej rundy. Mogliśmy się tak przygotować jakoś tak fizycznie też, bo dostaliśmy rozpiski mentalnie. Pierwszy tydzień i drugi tydzień to były takie bardziej wprowadzające treningi to były. Teraz zaczynamy już właśnie cięższy okres, mamy po dwa treningi. Są naprawdę, już powoli zaczynają się te cięższe treningi. Aczkolwiek u nas w szatni nikt nie narzeka, tak? Nikt nie ma prawa narzekać, bo to jest nasz zawód, trzeba zapieprzać, tak? I tyle. Co mam więcej powiedzieć? Tak jak mówię, będziemy na pewno będziemy dobrze przygotowani, bo trenerzy są naprawdę wykonują świetną pracę. Siedzą godzinami po treningach, przed treningami, przygotowują nas do jak najlepiej do rundy. Trener powie, że mamy iść na siłownię, to oczywiście pójdziemy na siłownię. Jeżeli mamy mieć treningi na boisku, to oczywiście mogę iść na boisku. Dla mnie to jakieś nie ma wielkiej różnicy. Możemy trenować sobie na bocznym boisku, tak? Nie musimy trenować na sztucznej, nie nadwyrężać stawów, nic z tego. Dlatego jest naprawdę, jest dobrze, klimat sprzyja, także jest jak na razie wszystko ok. 5-1 to jest, wydaje mi się, naprawdę wysoki wynik, ale aczkolwiek ciężko się grało, tak, przeciwnik ekstraklasowy, my mogliśmy się pokazać, tak, ale 5-1 wynik wszystko, samo mówi za siebie, tak, dla mnie to tragedia, tak, mimo że to jest sparring, nie ma co gadać, tak, 5-1, za duży wynik, katastrofalne błędy były, naprawdę, ciężko coś powiedzieć po takim sparringu, Na pewno w każdym meczu będziemy gryźć trawę, tak, walczyć o 3 punkty. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie za pół roku tak naprawdę. Ale tak jak mówię, będziemy gryźć trawę, będziemy walczyć, będziemy zapieprzać, żeby w każdym meczu zdobyć 3 punkty. Każdy na pewno też myśli o jakimś tam awansie, mamy drugie miejsce. Wiadomo, że jest też presja kibiców. I tak jak mówię, my na pewno zrobimy wszystko na boisku, będziemy gryźć trawę, walczyć w każdym meczu o 3 punkty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak, za te pół roku.